Kontynuujemy temat związany z rozmyciami. Stworzymy teraz efekt Tilt-Shift. Otwieramy po prostu zdjęcie o takiej nazwie. Filtr, który za chwilę zastosujemy, również nie współpracuje z obiektami inteligentnymi, czyli będziemy musieli zastosować rozwiązanie z kopiowaniem warstw. Przejdźmy teraz do menu Filtr, wybierzmy rozmycie, następnie trzecią pozycję Tilt-Shift. Zauważmy, że nie ma tutaj większego znaczenia, którą z tych trzech pozycji wybierzemy, ponieważ i tak wszystkie otwarte zostaną w tym samym oknie. Oznacza to po prostu, że możemy je łączyć w dowolne kombinacje, na przykład Tilt-Shift połączyć z rozmyciem pola. Nas jednak interesuje ta trzecia pozycja. Zauważmy, że tutaj mamy do dyspozycji jeden punkt kontrolny, za pomocą którego ustalamy obszar pozbawiony rozmycia. Mamy potem dwie linie ciągłe. Pomiędzy tymi liniami mamy brak rozmycia. Między linią ciągłą a linią kreskowaną mamy płynne przejście, czyli mamy wzrastającą wartość, a już na zewnątrz, czyli poza tymi liniami kreskowanymi, mamy pełne rozmycie. Jeśli teraz chcemy zmienić wartość tego rozmycia na zewnątrz, to oczywiście możemy skorzystać z pierwszego suwaka, ewentualnie możemy złapać za ten uchwyt w środku okręgu i po prostu przeciągać go na lewo albo na prawo. Zauważmy, że możemy także zmieniać kąt obrotu, czyli kąt przebiegu naszego rozmycia. Teraz przebiega ono poziomo, choć możemy złapać za ten uchwyt i przeciągać na prawo albo na lewo, czyli ten kąt obrotu możemy rzeczywiście dowolnie modyfikować. Odznaczmy na chwilkę opcję podgląd. Mamy tutaj kilka wyraźnych planów. Chcemy rozmyć piksele na samym dole, czyli plan pierwszy. Chcemy, aby ten obszar na środku był pozbawiony rozmycia, następnie w tle chcemy już wprowadzić wysoką wartość rozmycia. Włączmy więc podgląd ponownie i dopasujmy położenie linii. Zauważmy, że gdy umieścimy kursor nad jakąś linią, to pojawi się taka dwustronna strzałka w kolorze czarnym. I teraz tą linię możemy złapać i przeciągnąć. Czyli w tym momencie na przykład zawęziliśmy ten obszar środkowy, czyli obszar pozbawiony rozmycia. Na dole chcemy uzyskać bardziej płynne przejście, czyli tą linię kreskowaną odsuniemy od tej linii ciągłej na dole. Natomiast u góry chcemy już uzyskać znacznie krótsze przejście. Czyli tą linię kreskowaną będziemy musieli przeciągnąć na dół. Chcemy ją zbliżyć do tej linii w kolorze białym. No i teraz oczywiście musimy wszystko potwierdzić, klikając na przycisku OK. Uzyskaliśmy dość ciekawy efekt, możemy go porównać ze zdjęciem oryginalnym. Tutaj jednak pojawił się pewien obszar, który tak naprawdę powinien być rozmyty, ponieważ nasza wyrazistość kończy się mniej więcej w tym miejscu i parę pikseli dalej zaczyna się już rozmycie. Możemy teraz przekonwertować naszą warstwę na obiekt inteligentny, choć pamiętajmy o tym, że od tego momentu nie będziemy już mogli wrócić do narzędzia Tilt-Shift. Czyli konwertujemy na obiekt inteligentny i dodamy rozmycie w formie filtru. Wybierzemy więc filtr, rozmycie, a następnie użyjemy filtru rozmycie gaussowskie. Ustawmy wartość w okolicach 15 pikseli. Kliknijmy na przycisku OK. Rozmycie chcemy zastosować tylko do tego niewielkiego obszaru tutaj w prawym dolnym rogu. Filtr inteligentny posiada maskę, która domyślnie wypełniona jest kolorem białym. Użyjemy Ctrl+I, aby tą maskę odwrócić. I skoro mamy kolor czarny, to możemy teraz ten niewielki obszar zamalować kolor białym i to właśnie na tym niewielkim obszarze będzie działał nasz filtr. Zmniejszymy sobie rozmiar końcówki. Wybieramy kolor biały na pierwszy plan i może użyjemy wartości krycia gdzieś w okolicach 65, może 70%. No i teraz po prostu zamalowujemy ten niewielki obszar tutaj przy prawej krawędzi, który powinien być rozmyty. Możemy to oczywiście teraz porównać z poprzednim stanem naszego zdjęcia. Na koniec spróbujmy sobie zwiększyć wyrazistość kolorów i spróbujmy jednocześnie zwiększyć kontrast. Zastosujemy tutaj tryb mieszania. Dodamy jakąkolwiek warstwę dopasowania, na przykład poziomy. Tutaj nie będziemy wprowadzali żadnych zmian, zmienimy tylko tryb mieszania. Z rozwiniętej listy wybierzemy pozycję łagodne światło. I zauważmy, że uzyskaliśmy bardzo ciekawy efekt zwiększenia intensywności barw oraz zwiększenia kontrastu. To może teraz na koniec popatrzymy na zdjęcie oryginalne. Tutaj dodaliśmy efekt Tilt-Shift, czyli pierwszy oraz ostatni plan zostały rozmyte. No i na końcu jeszcze dodaliśmy warstwę dopasowania z trybem mieszania łagodne światło, czyli mamy większą intensywność barw oraz większy kontrast.